U Kmiecia. Najstarsza prywatna restauracja w Pszczynie. Otwarta i przez długie lata prowadzona przez państwa Marię i Augustyna Kozików. Znają ją doskonale nie tylko pszczynianie. Obecnie prosperuje tu jadłodajnia, która zachowała nazwę. W 1973 roku kupiliśmy starą kamienicę z 1756 roku. Otwarliśmy ją w marcu, 16 marca 1976 roku. No, mieliśmy bardzo dużo klientów. Jak żeśmy otwarli w ten dzień, to od 12 do 20 w Kmieciu był folio. Wszystkie ławy, stoliki było pełno. Co tyle było gości. Jak się otwierało restaurację, za chwilę były pełne stoliki. Pracy było bardzo dużo. No, gości myśmy mieli z Tychy, Rybnik, Katowice, Oświęcim, z zagranicy, no multum ludzi było. Ja rozpocząłem pracę w gastronomii od 1 września 1985 roku jako pracownik młodociany w PSS Społem Pszczyna. Wtedy były trzy restauracje. Parkowa, Pod Żubrem, Piastowska. I dwie kawiarnie, Pszczynianka i Agnieszka. No i oczywiście była restauracja Kmieć w tamtych czasach. Była to druga restauracja prywatna w województwie katowickim. Mieliśmy wspaniałego kucharza, który z nami już współpracował w Tykach, pana Piesiura. Co było jadło w spisach? Flaczki, bogracz, żurek, zupy ułańskie, bar z krokietem, bar z jajkiem, bar z fasolką, pomidorowa, później myśliwska. No a tak z daniów to tak, golonka, gicze, bryzole, polędwicy, bebsztyki, steki wieprzowe, wątróbka, żołądki w sosie myśliwskim, kurczaki, udka faszerowane, ryby, dziczyzna. No to były fajne czasy. Było ciężko, bo wiadomo, był reżim komunistyczny, były problemy z dostaniem towaru, nie towaru, ale tym się zajmował kierownik, także on sobie bardzo dobrze z tym radził. No, myśmy obsługiwali. Córki pracowały, prowadziły to do 2013 roku. No i w 2013 żeśmy to zawiesili. W 2015 wynajęliśmy lokal gastronomiczny na jadłodajnię U Kmiecia, bo myśmy dali logo, żeby to mieli. A w 2018 żeśmy to wynajęli Aleksandrze Mazuga, która pracuje do dnia dzisiejszego. Sama pamiętasz tego starszego Kmiecia, tą wersję sprzed lat, i jak chodziłaś tutaj, chodziliście tutaj, nie wiem, z rodziną na obiady? Chodziliśmy tutaj. Moja ciocia, przyjaciółka pani Maryli, miała tutaj 70. urodziny, więc miałam wtedy lat 11. Zresztą często żeśmy tutaj przychodzili, no bo znamy się też już lata. Pamiętam wystrój, pamiętam ciężkie ławy. Czerwony dywan, pamiętam szatnię. Pamiętam panią Marylę, która siedziała tutaj przy biureczku. Pamiętam pana Czesława. Bardzo często się zdarza, że szukają tego miejsca, szczególnie starsi ludzie, którzy nie wiedzą, że na przykład to się przekształciło w jadłodajnię.
No ale wtedy przychodzą, kosztują naszych dań nowych. Często wita ich pani Maryla. Także jest wesoło.